Nie jestem raperem w żadnym przypadku. Spokojnie, nie zmarnowałem waszych wielkich podatków. To wszystko nagrałem, gdy miałem wolne dni. Byś teraz to usłyszał. Razem bezpieczni. Zewsząd dochodzą do nas złe wiadomości. Agresja, używki, brak przyszłości. Człowiek wilkiem jest drugiemu człowiekowi. Hejterstwo to jest nasz sport narodowy. Patrzenie w smartfony, laptopy, tablety. Tracimy z oczu świat, realny niestety. Ciągły wyścig szczurów ku doskonałości. Tu nie ma chwili na nutę słabości. Brak zrozumienia dla tego co odmienne. Negatywne emocje w głowach zamknięte. Żyjemy obok siebie, a jednak samotni. Każdy idzie wpatrzony w chodnik. Chcesz zostać bierny? Nie chcesz nic robić? Pamiętaj jednak, sam sobie szkodzisz, nie zmarnuj swojego życia człowieku, zwłaszcza gdy jesteś w tak młodym wieku. Jedność, szacunek i siły połączone w walce ze złem są niezastąpione. Jak mówił w jednym z monologów Al Pacino, możemy jako jednostki tutaj zginąć. Gdy będziemy jednak działać jak zgrana drużyna, tutaj inna rozmowa się rozpoczyna. W trosce o wasze życie i zdrowie kilka zdań do was teraz powiem. Po pierwsze, alkohol i inne używki to prosta droga do tego, byś był nikim. Dlatego dopalajcie się pozytywnie, sportem, muzyką, żyjcie aktywnie. Agresja i przemoc w każdej postaci, przed oblicze Temidy was doprowadzi. Aż w końcu nie siądziesz na karnego jeżyka, będziesz potrzebował dobrego prawnika.